Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji posłów Koalicji Obywatelskiej w sprawie pomnika, pomnika głupoty, pomnika nieudolności, pomnika zmarnowanych szans i zmarnowanych pieniędzy Polaków. Te dwie wieże w Ostrołęce, które były budowane w ostatnich latach, miały być symbolem inwestycji gospodarczych rządu Prawa i Sprawiedliwości. To w tym miejscu, na tym polu, na którym wyrosły te dwie, dwie, dwie wieże, sześć lat temu prezydent Andrzej Duda, wówczas kandydat na prezydenta, obiecywał, że powstanie tam nowa elektrownia, która da pracę setkom, a może tysiącom ludzi. Tam Jarosław Kaczyński, prezes Pisu, obiecywał, że powstanie inwestycja, która będzie kołem zamachowym polskiej. Energetyki. Mówił wtedy, może pamiętacie Państwo, o spalaniu węglowodanów. Co ważne, bo to sformułowanie prezesa Kaczyńskiego dużo mówi o poziomie przygotowania tej ekipy do realizacji wielkich inwestycji energetycznych. Więc prezes Kaczyński chciał w Ostrołęce spalać węglowodany. W praktyce ta elektrownia miała być zasilana rosyjskim węglem. Wiemy, jak dzisiaj wygląda sytuacja ze spalaniem węgla. Wiemy, że jest to kompletnie nieopłacalne, że zatruwanie środowiska wiąże się z opłatami, które obciążają tych, którzy produkują te trucizny, które są emitowane do atmosfery. Od początku było wiadomo, że jest to poroniony pomysł, że jest to zły pomysł, że to jest pomysł, który będzie kosztował podatników ogromne pieniądze. Dziś wiemy, że ta elektrownia kosztowała Około 1,5 miliarda złotych. Straty z powodu budowy tych wież są nie do końca oszacowane albo nie do końca przedstawiane przez firmy, państwowe firmy, które w tym przedsięwzięciu uczestniczyły. Ponieważ poza kosztami bezpośrednimi wylania tego betonu, opłat, które poniosły firmy Skarbu Państwa na rzecz tej inwestycji, są jeszcze kwestie odszkodowań na rzecz. Wykonawców, którzy nie w pełni, których roszczenia nie w pełni zostały dotychczas zrealizowane. Półtora miliarda złotych za, zainwestowane, a właściwie zmarnowane, wrzucone w błoto, i dzisiaj widzimy efekty tej inwestycji. Dzisiaj w tych ostatnich dniach zaczęła się rozbiórka tego pomnika, głupoty tej ekipy rządowej. Ten pomnik był potrzebny PiSowi po to, żeby oszukiwać mieszkańców Ostrołęki, oszukiwać mieszkańców Mazowsza. Politycy PiSu przez lata, w wyborach 2015, 2018, 2019 i 2020 roku, obiecywali setki miejsc pracy, które powstaną przy okazji budowy tej elektrowni. Mieszkańcy wielokrotnie PiSowi zaufali. Efekt jest taki, że wydano ponad 1,5 miliarda złotych elektrowni węglowej nie będzie, a to, co zbudowano za te pieniądze, jest na naszych oczach rozbierane. Nie można pozwolić na to, żeby pieniądze polskich podatników były marnotrawione. Dlatego żądamy od premiera Mateusza Morawieckiego przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Sejmu pełnej informacji na temat strat spółek skarbu państwa i skarbu państwa przy okazji realizacji inwestycji w Ostrałęce. Żądamy informacji na temat osób odpowiedzialnych za podjęcie tych karygodnych decyzji. Żądamy również rozliczenia osób odpowiedzialnych z tego, co zrobili, z tych wszystkich strat, które wygenerowali dla polskich firm i dla polskiego podatnika. Szanowni Państwo, te dwie wieże, nomenomen, inne dwie wieże, ten sam człowiek chciał budować w Warszawie, tylko trochę w innym projekcie. Te dwie wieże mają być teraz rozbierane. Wyrzucono w błoto półtora miliarda złotych. Dziś te wieże mają być rozbierane. A ja myślę, że te wieże powinny zostać. Powinny zostać przynajmniej do końca rządu wpisów jako przestroga. Przestroga przed tym, co wyprawia ta ekipa. Przestroga przed niekompetencją, przed pustym pr przed głupotą. Te dwie wieże to pomnik, pomnik głupoty i niegospodarności, niegospodarności tej ekipy. Ale można też powiedzieć prześmiewczo, choć temat jest bardzo poważny, że to jedyna inwestycja, którą pis rozpoczął, zakończył i zamknie, bo zbudowali te dwie wieże są całkowicie niepotrzebne, to zamknięcie to będzie rozbiórka tych dwóch wież. Miało być, to miała być elektrownia, która miała dodać, dawać miejsca pracy. To miała być nowoczesna elektrownia na rosyjski węgiel. Okazało się po prawie sześciu latach, że jest to elektrownia opalana pieniędzmi pieniędzmi Polaków. Wartość tej inwestycji to wartość czterech albo pięciu budżetów, jeżeli chodzi o psychiatrię dziecięcą. Wielkość tej inwestycji to bardzo, bardzo konkretne odebrane pieniądze Polakom. I w tej sprawie musi nastąpić rozliczenie. W tej sprawie winni tego gigantycznego marnotrawstwa muszą być pociągnięci do odpowiedzialności. Nie może być tak, że autorzy tego pomysłu dziś zostają doradcami pana premiera Morawieckiego w jego nowym gabinecie politycznym. Przecież konkretne osoby z rządu PiSu. Odpowiadały za to. Konkretne osoby podejmowały decyzje. Nie może być tak, że półtora miliarda złotych zostało wyrzucone w błoto, a te osoby dalej będą chodzić w glorii i chwale wielkich polityków, osób, które dziś mają doradzać premierowi Morawieckiemu przy Krajowym Planie Odbudowy. My domagamy się elementarnej uczciwości. I elementarnej odpowiedzialności za to, w jaki sposób marnowane są pieniądze Polaków. W wielu miejscach Polakom odbiera się szansę do normalnego życia, normalnego działania. Polscy przedsiębiorcy słyszą, że nie ma pieniędzy na pomoc dla nich, polscy przedsiębiorcy słyszą, że budżet nie jest z gumy, że nie na wszystko starczy pieniędzy, ale starcza na tego typu inwestycje. I pamiętajcie Państwo. Że to nie jest jedyna tego typu inwestycja. Przykład Ostrołęcki niczego PiSu nie nauczył. My, za, my cały czas słyszymy o nowych, wielkich projektach realizowanych przez PiS, które będą kolejnymi dwoma wieżami do Ostrołęca. Trochę dalej, wczoraj była sesja w Baranowie. Możecie Państwo zobaczyć, jak, jak trwają przygotowania do tak zwanego centralnego portu komunikacyjnego. Przecież to wypisz, wymaluj proces, który doprowadził do półtora miliardowych strat i do tych dwóch kikutów w ostromęce. Mówimy o tym dlatego, że chcemy przestrzec. Ten pomnik, smutny pomnik niekompetencji polskiego rządu PIS-u musi być przestrogą. Przestrogą przed zaprzestaniem wydawania pieniędzy podatników i wyrzucania ich w błoto. Tego typu inwestycje muszą ostrzegać, jak skończy się inwestycja centralnego portu komunikacyjnego, jak, się, jak skończą się wielkie plany inwestycyjne pana Morawieckiego. To nie jest tylko i wyłącznie dopominanie się o rozliczenie niekompetencji. To jest też dopominanie się o to, aby wnioski zarówno prawne, personalne i przyszłościowe były wyciągane. Ta inwestycja jest żywym dowodem, jak inwestycja prowadzi PiS. To, co jest to jest jedyna ukończona inwestycja PiSu. Szanowni Państwo, kiedy w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach Polacy patrzą na rachunki za energię, widzą jak bardzo rosną koszty, jak bardzo rosną te opłaty. I nad tymi rachunkami widać cień tych dwóch wież. Te koszty, te ponad półtora miliarda złotych. Zostały wliczone i są wliczone w ceny energii, za które płacą wszyscy, wszyscy Polacy. Każda polska rodzina zapłaci za ten beton, który właśnie w tych dniach, którego rozbiórka się rozpoczyna. Każdy Polak składa się na ten pomnik głupoty wybudowany przez obecną władzę i obowiązkiem rządzących jest rozliczyć się z każdej złotówki, która została tam zmarnowana. Nie zostawimy tego, dlatego już jutro w ostrołęce będą posłowie koalicji obywatelskiej i poinformują szczegółowo o tym, jak zdefraudowane, zmarnowane zostały publiczne pieniądze i o tym, kto za to odpowiada, kogo będziemy chcieli pociągnąć do odpowiedzialności. Ale przede wszystkim wszystkim Polakom powinien się z tego wytłumaczyć premier Morawiecki, bo to pod jego nadzorem, pod nadzorem podległych mu ministrów spółki skarbu państwa dokonały tego ogromnego marnotrawstwa. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Konkretnie o nazwiska i o to, co się powinno stać, jakie zarzuty, jaką odpowiedzialność powinni ponieść. Nazwiska wszyscy znamy. To osoby kierujące tą inwestycją i osoby nadzorujące ten proces z tytułu sprawowanej funkcji politycznej w rządzie pana premiera Morawieckiego. Jest minister, który to nadzorował, pan minister Tchórzewski, który był jednym z autorów tego pomysłu. W jego przypadku możemy mówić z całą pewnością o odpowiedzialności politycznej. Natomiast wszyscy, którzy wiedzieli, że tworzony jest nierentowny projekt, projekt rodem z XIX wieku, projekt, który nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, wszyscy, którzy podpisywali się pod tymi decyzjami, powinni odpowiadać przed prokuratorem. Jakie konkretnie zarzuty? Niegospodarność? Całą, od tego jest, w normalnym państwie od tego jest prokuratora. Gdy ginie półtora miliarda złotych, gdy wydawane jest na inwestycję, którą teraz trzeba rozmawiać, to w normalnym kraju, rządzonym przez normalną władzę, przychodzi prokurator i zadaje konkretne pytania, jakie były analizy, jakie były realne potrzeby, czy przypadkiem nie budowano czegoś po to, aby wyprowadzić trochę pieniędzy. W normalnym kraju ten prokurator przychodzi do polityków, którzy podejmują takie decyzje. My nie widzimy żadnej odpowiedzialności. Jakie powinny być zarzuty? Nie wiem. Niech prokuratura się wypowie. Może niegospodarność, może przekroczenie uprawnień, a może innego rodzaju zarzuty. Od tego w normalnym państwie jest prokuratura, tylko że dziś mamy sytuację taką, że osoby odpowiedzialne, awansowane są na doradcu pana premiera Morawieckiego i mają pomagać wydawać pieniądze europejskie. No nie, nie pozwolimy, żeby osoby tak niekompetentne odpowiadały czy doradzały w zakresie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Tam z tego co podają media, jeśli Pan pozwoli, Panie Redaktorze, pojawiają się nazwiska również różnych załatwiaczy albo osób związanych z lobby węglowym, z lobby... Działającym na rzecz sprowadzania jak największych ilości rosyjskiego węgla, importu tego węgla do, do Polski. To wszystko powinno zostać wyjaśnione, ale oczywiście są też nazwiska prezesów firm Skarbu Państwa, które podjęły decyzję o wydatkowaniu środków na ten cel. I tu, nomen, omen pojawia się nazwisko, które ostatnio bardzo często pojawia się tutaj, w tej sali i w wielu naszych domach, nazwisko Daniela Obajta, Obajtka, prezesa firmy. Energa swego czasu, a później prezesa Orlenu. Obie te firmy były zaangażowane w ten projekt i odpowiedzialność właśnie osób decyzyjnych, tych, które decydowały o tych konkretnych kwotach, które zostały utopione w Ostrołęce, z całą pewnością ich odpowiedzialność powinna zostać rozliczona. Na dziś pytamy premiera o ocenę tej sytuacji, bo to jest kwestia oceny politycznej i to premier powinien być pierwszy inicjatorem wniosków do prokuratury w tej sprawie. Dzień dobry, Edward Jasnocz, Telewizja Trwam. Ja chciałbym zapytać w innym temacie. Poseł Jarosław Sachajko zapowiada, że KUKI z 15 bliskie jest podpisania deklaracji programowej z Prawem i Sprawiedliwością. Pytanie, czy ta współpraca wzmocni Zjednoczoną Prawicę i pozwoli jej przetrwać do następnych planowanych wyborów? Panie redaktorze, po pozwoli pan, bo pan użył tej formuły Zjednoczona Prawica. No. Wszystko można o tej prawicy powiedzieć, ale nie to, że ona w ostatnich tygodniach jest zjednoczona. I sam temat, który pan redaktor porusza, czyli kwestia poszukiwania, takiego panicznego poszukiwania dodatkowych posłów, no pokazuje, że zjednoczona prawica już przestała być zjednoczona. Czy to wzmocni obóz PiSu? Nie wiem, dlatego, że tam, gdzie że tego typu transfery zawsze wychodzą bokiem w polityce. Zawsze, jeżeli kupuje się posłów pod ładnym, takim płaszczykiem porozumienia programowego, to przecież wiadomo, że chodzi o stanowiska, funkcje w rządzie i to zawsze wychodzi bokiem tym, którzy tego typu proces prowadzą. Ja osobiście, ja osobiście dziwię się panu przewodniczącemu Kukizowi, że tak uparcie i usilnie, wtedy gdy przystawki pana prezesa Kaczyńskiego w formie Solidarności Polskiej uciekają z talerza, to pan Paweł Kukiz tak bardzo brnie do tego, aby na tym talerzu jednak zaistnieć i być skonsumowanym przez Kaczyńskiego. Dziwię się, no ale cóż, no, wybór pana Kukiza. Sama Zjednoczona Prawica może nie dotrwać do 2023 roku? Ta prawica nie jest już dzisiaj zjednoczona, nie ma jednego obozu politycznego, nie ma wspólnych celów. Mo, no może poza konsumpcją... Y Profitów wynikających z władzy. Widzimy, że ta, ta wspólnota rozpadła się już bardzo dawno i właściwie od ostatnich wyborów parlamentarnych rząd nie jest w stanie przeforsować żadnej ważnej inicjatywy. Flagowe inicjatywy tego rządu, piątka dla zwierząt czy kwestia chociażby podatku medialnego pokazują, że ten rząd nie ma dzisiaj większości w swoich ramach. Jeśli są jakieś formacje czy politycy opozycyjni, którzy chcą pomagać rządowi, to delikatnie rzecz biorąc można to nazwać brakiem roztropności. Ale wyborcy opozycyjni mówią ostrzej, używając starego, znanego powiedzenia o pożytecznych idiotach. Apelujemy do polityków opozycyjnych, by nie wspierali PiSu w niszczeniu Polski, nie wspierali PiSu w złych projektach politycznych. Jeśli nawet w samym obozie tej, tak zwanej zjednoczonej prawicy, brakuje poparcia, to z całą pewnością my. Nie powinniśmy tego robić jako politycy opozycyjni. Tego od nas oczekują nasi wyborcy. My, myślę, że również wyborcy Pawła Kukiza oczekują tego, żeby był wierny temu, co mówił w kampanii wyborczej, a przecież nie deklarował wtedy, że będzie popierał rząd Jarosława Kaczyńskiego. Panie redaktorze, pan zadał pytanie, czy zjednoczona prawica może dotrwać do końca tej kadencji. Więc ja jeszcze raz podkreślę. Ona już nie dotrwała do końca tej kadencji. Ona może, może dotrwać jako klub miłośników spółek skarbu państwa, różnego rodzaju stanowisk i posad, to mogę zrozumieć, że mogą dotrwać do końca kadencji. Natomiast jeżeli chodzi o jakąś myśl polityczną, intencję polityczną, oni już się rozpadli. Proszę zwrócić uwagę, że w jednym środowisku politycznym są dwie kompletnie różne wizje dotyczących kwestii fundamentalnych. No Ziobro najchętniej wyprowadziłby Polskę z Unii Europejskiej, nie odrzucając plan odbudowy, powiedziałbym, odrzucając całe standardy europejskie. A z drugiej strony mamy polityków pis którzy też na tą Unię tak wprawdzie z dystansem spoglądają, ale jeszcze zanim by wyszli z Unii Europejskiej, to jeszcze by najchętniej wzięli trochę pieniędzy z Unii Europejskiej. No To są dwa sprzeczne stanowiska. Jeżeli w takich sprawach Kaczyński nie jest w stanie uzgodnić wspólnego stanowiska swojego obozu politycznego, to znaczy, że tam już jest naprawdę bardzo głęboka degręgolada. Degręgolada zarówno taka organizacyjna, jak i moralna. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Państwu, dziękujemy.